Nowotwór jest jedną z najstraszniejszych chorób znanych człowiekowi. Wiele osób, słysząc taką diagnozę, przed swoimi oczami widzi już własną trumnę. W takiej sytuacji niektórzy zdolni są uwierzyć we wszystko, ale są naturalne sposoby, które faktycznie pomagają w walce z chorobą. Nowotwór jest jednym z naszych największych lęków, kiedy udajemy się do lekarza. Na szczęście do naszej dyspozycji oddanych jest wiele medykamentów, ale i naturalnych metod, które znacząco zwiększają nasze szanse na wyzdrowienie. Trzeba jednak pamiętać, że w leczeniu nowotworowym najważniejszy jest czas i odpowiednia opieka medyczna. Im wcześniej wykryjemy nowotwór, tym większa szansa na odzyskanie pełni sił i zdrowia. Nowotwór – naturalne sposoby leczenia. Trzeba już na wstępie zaznaczyć, że nie ma żadnego środka, ani metody alternatywnej zapewniającej nam taką skuteczność jak radio, czy chemioterapia. Przedstawione niżej sposoby mogą jedynie stanowić dodatek do naszego standardowego leczenia. Absolutnie nie można ich traktować jako naturalny odpowiednik, czy zamiennik. Co więcej, wszelkie zmiany powinny być konsultowane z naszym lekarzem onkologiem. Pamiętajmy, że oni naprawdę chcą nam pomóc. Pacjenci nowotworowi często szukają różnych sposobów, aby wspomóc swoje leczenie lub złagodzić jego skutki uboczne. W takim wypadku do ich dyspozycji jest masa zaleceń, które bez wątpienia ulżą w ich cierpieniach. Przede wszystkim warto zadbać o zdrowy tryb życia, zaczynając od żywności, a kończąc na aktywności fizycznej. Oczywiście wszystko należy mierzyć na swoje siły, bo przecież nikt nie oczekuje, że osoba po chemii ruszy od razu przebiec maraton. Jednak codzienna porcja nawet tych lżejszych ćwiczeń bez wątpienia wspomogą organizm. Ważna jest również dieta, która powinna być lekka, sycąca i pełnowartościowa. Organizm chorego często ma większe zapotrzebowanie na cukier oraz białko i nie można zapominać także o zwiększonej ilości warzyw i owoców. Wiadomo jest, że przy leczeniu występują nudności, a nawet wymioty. Dlatego starajmy się jeść małe porcje, ale często. Wedle wielu badań przeprowadzanych na całym świecie, bardzo dobrze we wspomaganiu leczenia nowotworowego sprawdza się marihuana. Przede wszystkim zmniejsza odczuwanie bólu, zwiększa apetyt i poprawia nastrój. Jednak trzeba pamiętać, że w naszym kraju jest ona legalna od niedawna wyłącznie w celach leczniczych. Trzeba również pamiętać, że wręcz niezbędne jest rzucenie nałogów takich jak alkohol czy papierosy. W badaniach udowodniono, że te użytki w znaczącym stopniu upośledzają działanie radio i chemioterapii. Czego nie stosować przy nowotworze? W ostatnim czasie pojawiła się cała masa lekarzy, którzy obiecują szybkie wyzdrowienie bez żadnych skutków ubocznych. Niestety prezentowane przez nich metody nie mają potwierdzenia w żadnych badaniach naukowych sprawdzonych na ludziach, a trzeba pamiętać, że zwierzęta mogą zupełnie inaczej reagować na podawane środki. Jednocześnie trzeba podkreślić, że niektóre z alternatywnych metod leczenia nowotworów zwyczajnie przechodzą ludzkie pojęcie. Jedną z najsłynniejszych w ostatnich miesiącach stała się lewoskrętna witamina C, która przez jej zwolenników uznawana jest za cudowny lek dosłownie na wszystko. Jednak w tym wypadku radziłbym raczej zaufać sprawdzonym metodom polecanym przez lekarzy onkologów. Często słyszy się również o cudownym działaniu amigdaliny oraz kapsaicyny. Problem tkwi w tym, że nadmierne zażywanie tej pierwszej może doprowadzić do naszej śmierci przez zatrucie arszenikiem. Natomiast druga prowadzić do powstania kolejnych nowotworów i ciężko gojących się ran. Stanowczo nie polecamy, tym bardziej, że nie ma żadnych badań potwierdzających ich skuteczność. Jednak największym kuriozum wśród popularnych metod alternatywnych można bez wątpienia nazwać wszczepiania pod skórę nasion cieciorki. W tym wypadku komentarz raczej jest zbędny, ale osoby chcące spróbować tej metody należy ostrzec przed możliwymi konsekwencjami. Należy do nich m.in. sepsa, która wprost może doprowadzić do zgonu.